Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie na kanale. Dzisiaj przyjrzymy się Summer Game Fest 2024. Jak co roku Jeff Keighley zaserwował nam mieszankę nowych zapowiedzi i premierowych trailerów. Choć wydarzenie nie przyniosło zbyt wielu oszałamiających niespodzianek, nie zabrakło ciekawych momentów. Zatem w telegraficznym skrócie zaczynamy. Na początek LEGO Horizon Adventures. Dla fanów serii Horizon to prawdziwa gratka. Gra zadebiutuje w okresie świątecznym tego roku na PC, Nintendo Switch i PS5. Będzie można grać kooperacyjnie i dostosowywać postacie do własnych upodobań. Harry Potter Quidditch Champions to kolejna zapowiedź, która przyciągnęła uwagę fanów. Gra sportowa oparta na kultowym Quidditchu pojawi się 3 września na PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xboxach. No More Room in Hell 2 zabierze nas do świata pełnego zombie już w Halloween. Gra oferuje brutalną walkę i możliwość gry w kooperacji dla 8 graczy. Star Wars Outlaws od Ubisoft to pierwsza gra open world w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Premiera zaplanowana na 30 sierpnia tego roku. Blumhouse Games zapowiedziało kilka nowych gier horrorowych, w tym Fear the Spotlight i Crystal Theater of Idols. Studio znane z filmów takich jak Megan teraz wchodzi na rynek gier. Batman Arkham Shadow to niestety, bądź stety, VR-owa gra ekskluzywna dla MetaQuest 3, w której wcielamy się w młodszego Batmana walczącego z nowymi zagrożeniami w Gotham. Fanów strategii ucieszy na pewno zapowiedź Cywilizacji 7. Gra pojawi się w 2025 roku, a gameplay pokażą nam dopiero w sierpniu. Street Fighter 6 dostanie nowych bohaterów w drugim sezonie, w tym postacie z crossovera z Fatal Fury. To będzie naprawdę intensywny rok dla fanów bijatyk. Dragon Ball Sparking Zero to kolejna odsłona kultowej serii, która zadebiutuje 11 października 2024 roku. Gra obiecuje intensywne walki i możliwość wczesnego odblokowania postaci dla tych, którzy zamówią ją w przedsprzedaży. Among Us doczeka się animowanego serialu. Pierwszy rzut oka na ten projekt ujawniono podczas konferencji, a dodatkowo studio Inner Sloth wprowadza inicjatywę Outer Sloth wspierającą niezależnych twórców. Dune Awakening to nowa gra survivalowa MMO osadzona w świecie Dune, która zostanie dokładnie przedstawiona na Gamescom w sierpniu 2024 roku. Kingdom Come Deliverance 2 zapowiada się prawdziwy hit dla fanów średniowiecznych RPG. Gra zadebiutuje jeszcze w tym roku, a najnowszy trailer pokazuje różnorodność walk, no i humoru. Monster Hunter Wilds wprowadza crossplay pomiędzy wszystkimi platformami, co na pewno ucieszy graczy. Premiera planowana jest na 2025 rok. To wszystko, tak naprawdę w bardzo dużym skrócie. Summer Game Fest 2024 przyniosło kilka ciekawych zapowiedzi, chociaż jak widzicie nie było wielu oszałamiających niespodzianek. Jak zawsze dziękujemy za oglądanie i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata gier. Do zobaczenia w następnym odcinku.